Dzisiaj Chrystus wjechał do Jerozolimy, aby tam umrzeć i zmartwychwstać. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża, dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu. Poświęcenie Panu. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, ujrzyj te gałązki swoim błogosławieństwem i sprawa, byśmy idąc z radością za Chrystusem Królem, mogli przez Niego dojść do wiecznego Jeruzalem, który żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Yeah.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, aby dać ludziom przykład pokory do naśladowania, sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ciało i poniósł śmierć na krzyżu. Daj nam pojąć naukę płynącą z Jego męki i zasłużyć na udział w Jego zmartwychwstaniu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stając się podobnym do ludzi. A w zewnętrznej postaci, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stając się posłusznym aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg ponad wszystko wywyższył i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. I aby wszelki znak wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, chwalę Boga Ojca. Oto słowo Boże. Przy tym pluli na niego, brali trzcinę i bili go po głowie, a gdy
go posiedzili, zdjęli z niego płaszcz, włożyli na niego własne jego szaty i odprowadzili go na ukrzyżowanie. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon. Tego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. Gdy przyszli na miejsce zwane Głogotą, to znaczy miejsce czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Gdy go ukrzyżowali, rozdzielili między sobą jego szaty, rzucając o nie losy. I siedząc, tam go pilnowali, a nad głową jego umieścili napis z podaniem jego winy. To jest Jezus, Król Żydowski. Wtedy też utrzymywano z nim dwóch złoczyńców. Jednego po prawej, drugiego po lewej jego stronie. Ci zaś, którzy przychodzili obok, przeklinali go i potrząsali go bałą mówiąc: Ty, który burzysz przybytek i w trzech dniach go odbudowujesz, ocal sam siebie, jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża. Podobnie arcykapłani, z uczonymi w piśmie i starszymi szydząc, powtarzali: Innych wybawił, siebie samego nie wybawił, nie może wybawić. Jest królem Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, a uwierzymy w niego. Zaufał Bogu, niechże go teraz wybawi, jeśli go miłuje. Przecież powiedział: Jestem Synem Bożym. Tak samo ujrzeli go i złoczyńcy, którzy byli z nim ukrzyżowani. Od godziny 6 mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny 9. Około godziny 9 Jezus zawołał donośnym głosem: Eli, Eli, lema sabachthani. To znaczy: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: On Eliasza. Zaraz też jeden z nich pobiegł, wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na ścinę i dawał mu pić. Lecz inni mówili: Poczekaj, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby go wybawić. A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha. Prawdziwie ten był Synem Bożym. Oto słowo Pańskie.